Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na Palionowie, widzowie, dzisiaj 31 grudnia, widzowie, czy wy wiecie, co to znaczy 31 grudnia? Tak, dzisiaj to jest ostatni dzień w roku, ostatni dzień na to, żeby, prawda, cieszyć się rokiem 2022 i to właśnie dzisiaj, widzowie, jest Sylwester, tak, więc dzisiaj trzeba koniecznie porobić fajerwerki, porobić jakieś rzeczy i tak dalej i ja się dzisiaj na to przygotowałem, słuchajcie, pozbierałem, mam wszystko, kurde, co jest potrzebne do tego, żeby zrobić super pokaz fajerwerkowy, ale zanim to ja wam najpierw jedną rzecz jeszcze pokażę. Muszę polecieć w miejsce, w którym będzie ten cały pokaz fajerwerkowy, bo to jest chyba najważniejsze. Patrzcie, lecimy sobie tutaj. Lecimy tu. Dobra, jesteśmy u mnie na straganie, znaczy na straganach, na targu. Patrzcie, tutaj mamy takie coś, jak takie dispensery. I teraz patrzcie, ja sobie tutaj włożę po jednej fajerwerce takiej. One niestety nie są żadne takie, że tak powiem, ulepszone te fajerwerki. One są takie bardzo podstawowe, ale to właśnie tutaj tego miejsca wykorzystamy po to, żeby zrobić, prawda, idealny pokaz fajerwerek. Tutaj jest jeszcze za tym jeszcze po jednym, dobra, tu i jeszcze tutaj w tym miejscu musimy dać fajerwerkę. Idealnie, jest superancko, jest mega fajnie. Dobra, i tu jest przycisk, patrzcie, ten przycisk uruchamia to wszystko i ja tam mam na dole taki zegar zrobiony i klikam to, jest łup, i to wybuchnie tam sobie wszystko. I słyszycie? Sobie to tam klika, ja teraz to muszę wyłączyć właśnie, bo są też lekkie lagi przez to. Ale patrzcie, to robimy tylko tak. Dobra, bierzemy to, teraz się to wszystko wyłączy. Jest świetnie, teraz musimy stąd jakoś wylecieć, więc robimy tak. Okej, tu dobra, wylądowaliśmy, odstawiamy to tutaj. I teraz tak, musimy przygotować fajerwerki, które tutaj włożymy i które, że tak pięknie nam powybuchają i tak dalej, mamy na to cały dzień. A ja jestem do tego bardzo dobrze przygotowany, ponieważ już przygotowałem się do tego od jakiegoś czasu i udało mi się naprawdę bardzo dobrze przygotować. Zaraz wam to oczywiście pokażę. Musimy dolecieć tam do mnie na chatę, bo tam mam wszystko przygotowane. Czekajcie, nie na chacie, czekajcie, gdzie ja to przygotowałem? A, no tak, na chacie, tutaj przygotowałem. Tutaj jesteśmy w tym miejscu, przechodzimy i mamy, uwaga, skrzynki, w których mamy 64 diaksy, mamy 19 głów, bo więcej mi się nie udało zdobyć, strasznie to ciężkie było do zdobycia. Piór mamy trochę, złota to mamy masę, glowstone też był prosty. Mamy barwniki. To jest spoko, że mamy dużo barwników i będziemy tutaj wszystko sobie kolorować. Tutaj będziemy dawać fajerwerki, a tutaj mamy przygotowane papiery i prochy, które są nam potrzebne do tego, żeby zrobić właśnie te fajerwerki. Ja sobie poczytałem troszkę o fajerwerkach, w sensie pooglądałem poradniki, jak je robić, więc sobie przygotowałem wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby robić różnego rodzaju fajerwerki. Będziemy sobie to wszystko testować, więc dzisiaj odcinek z tego, jak robimy fajerwerki. Przede wszystkim potrzebujemy tak, potrzebujemy to, będziemy sobie brali tak po staku, tak żeby było bezpiecznie. Zróbmy sobie na początek może żółte, albo nie, zróbmy sobie niebieskie, sobie zróbmy najpierw. No i weźmy sobie na początek może glowstone'a i to będzie wszystko, co potrzebujemy. I uwaga, robimy tak, dajemy to i dajemy to. W ten sposób stworzy nam się taka kulka. Bierzemy to i teraz musimy zobaczyć, co my z tego możemy zrobić. Musimy dać jeszcze jedno to, dać jeszcze jedno to i dać to. I w ten sposób mamy tutaj, prawda, fajerwerki 3, które możemy sprawdzić, jak to wygląda i czy te fajerwerki nam się w ogóle podobają. Uwaga, stawiamy fajerwerę i co? Zwykła niebieska, prawda, takie, wiecie co musimy zrobić? Patrzcie, musimy zrobić sobie jeszcze takie coś, że zrobimy sobie takie jakby tutaj wyjście, żeby móc tutaj stawiać na przykład i widzieć lepiej. Coś takiego. Czy chcemy taką fajerwerkę? Myślę, że możemy mieć taką fajerwerkę, jak najbardziej. Więc odłóżmy sobie tą fajerwerkę może na razie tutaj. O, tutaj my sobie tą fajerwerkę. Mamy pierwszy rodzaj fajerwerek. Czy chcemy ich więcej? No myślę, że możemy zrobić ich trochę więcej, więc zróbmy może. Zróbmy tak i zróbmy tak. Zróbmy ich tak z 10 może, coś takiego. Weźmy to, dajemy jeszcze raz to, dajemy jeszcze raz to i dajemy jeszcze raz to. I mamy w ten sposób zrobione trochę... O kurde, teraz żeby mi się ten... Czekajcie, muszę zrobić tak. I teraz... Okej, tu daliśmy te fajerwerki, to są... Nie, to są zwykłe fajerwerki. To są zwykłe, czekajcie, musimy dać... To są te, dobra. Tutaj mamy to, a tu są... Czekajcie, co to są za fajerwerki? Flight Duration 1. Flight Duration 1, a tu jest... To są te fajerwerki, a te w ogóle wybuchają? Te nie wybuchają! A, bo ja zrobiłem chyba jakieś... dobra, ja wiem, o co chodzi, zrobiłem za dużo fajerwerek, dobra. Te, że tak powiem, idą na stracenie, będziemy mieli je do latania w takim razie. Źle zrobiłem, ale mamy... Tutaj mamy 31 fajerwerek, które wybuchną w ten sposób, więc na razie nam to wystarczy, najwyżej będę później dorabiać. Zróbmy sobie kolejne fajerwerki w takim razie. Będziemy do tego potrzebować, może odłóżmy to na razie. Papier nam się na pewno przyda jeszcze, więc zostawmy sobie go. I zróbmy może teraz z ingotów. To będą troszkę inne fajerwerki, zróbmy takie czerwone. Czyli będziemy mieli to, będziemy mieli to. Będziemy potrzebować to i będziemy potrzebować to. Dobra, jesteśmy przygotowani, robimy tak. Pum, pum, pum. Tylko to trzeba zrobić tak chyba, a nie, bez tego. Robimy 10 ich. Ok, mamy 10. Stawiamy to, to, podmieniamy to i robimy tak, żeby mieć 10, bo widzicie, dalej je można robić, a ja tam kliknąłem z shiftem, więc mi zrobiło zwykły fajerwerek takich, a tak to nie może być, to nie można z shiftem klikać, dobra. I uwaga, stawiamy to, zobaczcie, jak to wygląda. O
Okej, okay, to jest to sama, tylko czerwona i ona nie ma takiego strzelania później. Ale git, może być, więc odłóżmy sobie te fajerwerki. Tutaj też mogą takie być. Dobra, weźmy się teraz za piórko. Odłóżmy w takim razie te ingoty, bo to... Ej, ja nie wykorzystałem tych ingotów w ogóle. Do tego teraz uświadomiłem, nie? To czekajcie, jeszcze nie, bo ja to muszę zrobić jeszcze raz. To weźmy inny kolor. Dobra, tam będziemy mieli czerwone, a tu zróbmy różowe. Nie wykorzystałem tych ingotów, zapomniałem o nich. Dobra, robimy to, robimy to. Dajemy tak. A bo wykorzystałem? Nie, nie wykorzystałem, niemożliwe. Tak, teraz to będzie, dobra. I teraz robimy 10 ich, albo dobra, zróbmy 15. Czy dobra, zrobiłem 16. Teraz to bierzemy, to podmieniamy za barwnik i dajemy papier. I lecimy do końca tak, żeby nam się zrobiły wszystkie. Dobra, mamy to, odłóżmy sobie to i zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało teraz. Uwaga. Okej, okay, mamy taką gwiazdę jakby. Dobra, fajne, 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 fajne. I jest różowe, więc mamy kolejny rodzaj fajerwerek. Już mamy 3. Jest fajnie, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, odłóżmy w takim razie te ingoty. Będziemy mieli teraz tutaj to, więc weźmy sobie barwnik. Może teraz zamiast różowego weźmy pomarańczowy weźmy. I zróbmy teraz to, czyli musimy, potrzebujemy jeszcze tu proch i robimy proch, to, ja to dajmy tu i barwnik. I robimy ich znowu 15 jakoś, okej, mamy 15, bierzemy to, dajemy to tutaj, to zabieramy, dajemy to i robimy kolejne 15. Dobra, jak już ma się system, to idzie to w miarę szybko. Zobaczmy, jak wygląda ta fajerwerka, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. Uwaga, wow, ała, dostałem, ała, dostałem fajerwerką. Dobra, uwaga. Takie małe pierdnięcie, prawda, nic nadzwyczajnego. Dobra, przelećmy sobie tutaj. Ło, muszę tu wylądować znowu. Dobra, wylądowaliśmy. Dobra, spoko, fajerwerki też mogą być zawsze jakieś dobrze, bo tam musimy ich, wiecie, troszkę musimy ich dać, żeby ten pokaz fajerwerek dobrze faktycznie wyglądał. Dobra, weźmy sobie teraz tak, piórka bardzo średnie są, ale creepery są mocne. Creepery robimy wszystkie i creepery muszą być zielone, więc robimy zielone creepery, robimy tak i bierzemy to. I to nam w zupełności wystarczy na to, żeby zrobić max tego, co mamy, czyli tyle. Tu byśmy mogli robić dalej, ale tego nie chcemy na razie. Wybierzemy tak, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. I teraz możemy lecieć do końca. Uwaga, lecimy i mamy w ten sposób. To jest moim zdaniem chyba jeden z fajniejszych fajerwerek, patrzcie. Stawiamy fajerwerkę, o. I to jest creeper, z tego co pamiętam. Tak, to powinien się zrobić creeper, ale niestety nie widzieliśmy go za bardzo. Ale możemy zrobić go, czekajcie, postawmy go tutaj. O, i teraz zobaczycie. No, on się tak zrobi w drugą stronę. Dobra, ale creeper to jest w każdym razie. Musimy dać go tutaj teraz. No i zostały nam diaksy. Teraz pytanie, co my z diaksów możemy zrobić? Jak to wygląda? Bo ja tego nie sprawdzałem przed odcinkiem. Zróbmy może... zróbmy żółte? Nie, no, diaksy muszą być niebieskie. To zróbmy takie niebieskie. Dajmy to i dajmy... Oj, prochu nie mamy. Dobra, musimy dobrać prochu. Bierzemy diamenty. Tutaj to bierzemy... Tak, i dajemy proch. I robimy... A, róbmy diamentów full. Dobra, poszły wszystkie diaksy. Trudno. Dobra, tak, potrzebujemy kolejny proch. Tu będziemy mieli sporo tego, no. To będzie mocne. Dobra, tu i tu mamy kolejny... Ło, to są aż 300 ki. Dobra, to musimy to zobaczyć teraz, co to jest w ogóle. Na co ja wydałem tyle siana? No... Dobra, niech będzie. Dobra, mamy takie fajerwerki. No i co jeszcze możemy porobić? Czekajcie, czy możemy robić jakieś... Tu wykorzystaliśmy wszystko. Zostało nam to. Więc zróbmy może z prochem, bo to były spoko fajerwerki. Zróbmy więcej kolorów. Musimy wykorzystać żółty, musimy wykorzystać czerwony. Musimy wykorzystać jeszcze fioletowy, bo tego nie wykorzystaliśmy. Więc zróbmy tak, dajemy najpierw fioletowy. Tutaj dajemy to i dajemy... I proch potrzebujemy, muszę sobie prochu już nabrać więcej. Dajemy fioletowy, dajemy proch tutaj na dół i dajemy tak. Bierzemy, robimy tyle jakoś. Teraz podmieniamy barwnik na czerwony, robimy... Też jakoś 19, może 20, 22, dobra. I bierzemy jeszcze żółty i z żółtego robimy do końca. Niech będzie 23. Dobra, i teraz robimy tak, tu i bierzemy jeszcze papier, którego również muszę zadobrać. Dobra, bierzemy tak, bierzemy to, papier i proch. I bierzemy, no nie możemy zrobić do końca, musimy klikać znowu. Dobra, klikamy, 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 klikamy. Wow, brakło mi, dobra, robimy tak, mamy to. Teraz tu dajemy to, robimy dalej, teraz do końca. Będziemy mieli sporo tych fajerwerek, wydaje mi się, że pokaz będzie naprawdę zacny. I jeszcze potrzebujemy to. Czy to nam wystarczy na... Będziemy mieli 64?
Tak, będziemy mieli, dobra. I teraz to odkładamy znowu tu, tu. Dobra, mamy, świetnie. Okej, czy ja chcę dalej robić coś więcej z tymi fajerwerkami? Wydaje mi się, że mamy już ich sporo. Ja bym zrobił taki próbny strzał, jakby, wiecie o co chodzi. Więc weźmy sobie te wszystkie fajerwerki. Ja muszę tu zrobić jakiś tak porządek, żeby to mi się nie. Bierzemy to wszystko, będziemy musieli tego trochę dać, tak wiecie, trochę tu tego, trochę tego, tak żeby to było różnie. Dobra, tu mamy zwykłe fajerwerki. Lecimy tam. Robi się noc, więc za niedługo będę musiał wszystkich zebrać. I, znaczy wszystkich. Zobaczymy, ile uda mi się zebrać osób w ogóle na ten pokaz fajerwerek, bo w sumie jeszcze nikomu nie powiedziałem, że chcę go robić, ale zróbmy to, czekajcie, zróbmy tak, postawmy, ile ja tam mam tych, dobra, zróbmy tak, i tu stawimy to, i może, aha, no dobra, czekajcie, zwaliłem, dobra, tak, zróbmy tak, i teraz to zbierzmy, dobra, tu, zróbmy tak, i, znaczy nie tak, co ja robię, tu i tak, tu, wrzućmy tutaj te, no i to zbierzmy, dobra, i muszę w ten sposób robić, bo że wszędzie było trochę tych, wiecie o co chodzi. Więc zróbmy tak, tak i bierzemy to wszystko, tak i bierzemy to wszystko i bierzemy, zrobimy tak, bierzemy to i zróbmy tak. Dobra, coś takiego, bierzemy to, dobra, starczy nam tyle, dobra, musimy tak do wszystkich, wow! A to jest zwykła jakaś. A dobra, bo to są te moje, dobra. Postawmy tutaj trochę tego. Dobra, tak będzie łatwiej to dawać niż to, co ja robiłem. Więc zróbmy tak, postawmy tutaj, dajmy trochę tych. Dobra, tutaj dajemy znowu trochę tych. Okej, niech jest. Tutaj znowu dajemy trochę tego. I to możemy dać. Dobra, i tu ostatni jest, czyli tu możemy wlecieć full i odłożyć wszystko, co mieliśmy, czyli te. Dobra, mamy to, zostały mi te fajerwerki. Teraz tak, uwaga, ja kliknę tutaj i zrobimy przykładowy pokaz, ale muszę to szybko wyłączyć, więc już sobie tutaj przygotuję się. Tutaj musimy wyłączyć ten zegar. Okej, muszę znowu wylecieć stąd. Wylećmy i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Uwaga, klikamy to i... No, elegancko. Może być, dobra, rozwalamy to. Rozwalamy tutaj, żeby to wyłączyć wszystko. Stawiamy tu, stawiamy znowu to. Moim zdaniem pokaz fire... O nie, teraz nie wyjdę stąd. Nie wyjdę. Jak ja stąd mam wyjść? Widzicie, jaki to jest mechanizm teraz mocny? Dobra, zróbmy tak, zamurujmy to tutaj i ja wyjdę sobie tędy, bo nie wiem, czy wiecie, ale tutaj to jest miejsce właśnie takie, gdzie mam tutaj... O właśnie, czy ja coś zrobiłem? Zielony. Dobra, i mamy fajerwerki. Dobra, weźmy te fajerwerki też. Ale zarobiliśmy... No nie, no to jest zamknięte? Dobra, czekaj, czy muszę tak zrobić w takim razie? Dobra, jeszcze raz, jest wszystko ustawione dobrze, dobra. No nie, no to też, nie, dobra, tu jest przycisk, dobra. Mamy przygotowane to, teraz wystarczy tylko zebrać ludzi i zrobić im pokaz fajerwerek. Mam nadzieję, że im się spodoba, serio. Dobra, lecę po wszystkich, trzeba ich zebrać. No. Dobrze, widzowie, udało mi się uzbierać tutaj, prawda, zacną ekipkę w postaci Yeti, Steve i Bzyku. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj, uwaga, musicie panowie się ustawić tu najlepiej. Stąd będziecie mieli najlepszy widok, tu. Tu patrzycie się w tamtą stronę i tu będą fajerwerki Rotenia, ja muszę to wystartować wszystko. Oczywiście nie udało mi się zdobyć jeszcze Dave'a i Pawła. Jak mi się uda ich zdobyć, bo wiecie, teraz taki okres jest, że ciężko ich jest, bo oni jeszcze inne rzeczy mają na głowie, ale jakby mi się ich udało zagrać, to zrobimy drugi pokaz taki, który wam tutaj dogram jeszcze na tym odcinku, jeżeli mi się uda, a jak nie, no to w sumie tylko będzie reakcja tych chłopaków. No. Skąd ty miałeś na to pieniążki? A co ty jesteś taki interesowny, co? No Stargu! Stargu! Interesują mnie finanse palionowe. Tutaj jest, prawda, sponsorem tych fajerwerek jest, prawda, tutaj ten, Stragan napalionowy. Targ napalionowy. Dobra, uwaga! Uwaga, nie, jakie podejrzane, patrz ile tu jest do kupienia. Chlebki, fajerwerki, biznes hula jak szalony. Czekam na efekt, mam nadzieję, że dobra, się zabiodę. Uwaga, odliczanie, co prawda Sylwestra jeszcze nie ma, musimy kilka godzin poczekać, ale tak prawda, 3, 2, 1, 0. BUM! Fajerwerki lecą, poszły. Lecą, różne kolory, prawda. Ale to creeper tam był, nie? Jest creeper. Prawda, elegant. Nie ma, no, o dziwo. O dziwo, nie ma specjalnie lagów, piękne fajerwerki, widzowie, szczęśliwego nowego roku! Dobra, jest git, dobra, wyłączam to, bo ja nie mam tych fajerwerek za dużo.
Muszę to wyłączyć, dobra. No, hola. Oj, dobra, no i znowu wpadłem tam na dół. Dobra, czekajcie, muszę wyjść jeszcze. Ważne, ej, podoba mi się, fajne. Fajne, nie? Ja fajerwerki. Jak długo ci zajęło w ogóle robienie tego wszystkiego? 12 minut, znaczy inaczej, jeszcze wcześniej itemy zbierałem, ale to, ale tak, no nie wiem, z godzinę, żeby. Znaczy nie no, więcej, jeden, ja tego tam miałem bardzo dużo. Ale to tak mi się uzbierało już z czasem. No tak, ale tak samo. Creepera tak, samo skraftowanie tego wszystkiego, no to zajęło mi tak właśnie z 12 minut. Tam jest jakaś minut. Fajerwerka, do której się używa chyba diamentu, jak się nie mylę. Tak, prawda? No wydałem stack diamentów na to. No, to jest powalone. Nam się to więc... wydaje, to jest sekunda obejrzenia, tak, a tak. To tyle diamentów. Nie, tam jest tyle opcji, ale szczerze, jak już się tego ktoś nauczy, to bardzo szybko idzie. Dobra, szybka ocena po kolei, fajerwerek od 0 do 10. Fajne. No najlepsze. Ja myślę, że. Mało niebieskiego koloru, 6 na 10. Jak mało niebieskiego, ty widzisz, ile tych niebieskich tam latało? Najwięcej było niebieskiego koloru. Nie, więcej różowych i innych kolorów. Nieprawda, właśnie, różowy to chyba jeden był tylko. Ja daję, słuchaj, solidne 9, myślę, że fajnie, bardzo mi się podobało. A co można by było poprawić? No, wiem, że można zrobić taką grubszą fajerwerkę, taką mega mocną. Tak, wiem, ale właśnie ja już nie mogłem tego się, nie miałem czasu na to, żeby szukać tego, jak zrobić mocniejsze, ale one byłyby na pewno mocne, no. Ale to są takie grube, co? Grube, ale tak, to w przyszłym, odpisał do mnie właśnie chyba Dave, bo widzowie, Facebook mi się odezwał, no dobra. No to proszę. No to może ogarnę jeszcze zaraz na jakoś, no dobra, panowie, ja lecę w takim razie zbierać następnych i dziękuję wam bardzo za reakcję. Dzięki. Życzę wam udanego nowego roku, elu. Na razie. Dobrze, widzowie, patrzcie, kogo mam, jest Palionowy i Daveson, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, panowie, przygotowałem tu pokaz fajerwerek, ale żebyście to dobrze widzieli, musicie stanąć w tym miejscu, tutaj, tu. Stajecie, patrzycie w tamtą stronę i zaraz tu się wysiedlą fajerwerki przygotowane idealnie, to zrobię taki mechanizm. Zrobiłeś? Jest mechanizm pod całym tym tutaj targiem zrobiony i po prostu tu są takie dispensery, które wypuszczą fajerwerk, więc uwaga! Że tak powiem, panowie, szczęśliwego nowego roku i PUM! Poszło! Jak a, to no to tak, czekaj, nie działa. Nie działa? Czekaj. Coś nie działa, kolego. Nie, bo nie dodałem jednej, prawda, ważnej rzeczy po poprzednich gościach. Uwaga, to szybko 1-0, szczęśliwego nowego roku, PUM! Poszło! Lecą! Jak ty to zrobiłeś? Ale tu, fajne. Zaraz tu się creeper gdzieś, jest creeper! Szczęśliwego nowego roku! Ale fajne ty! No, gdzie tylko... ty to poustawiałeś? Aha. Tu są takie te i lecą do góry. I to połączyłeś wszystko? Tak, no i tam jest zegar na dole zrobiony. Ale zarobiste. I się wyświetla. No i to teraz tak będzie strzelało do końca, ja sobie ściszę, żeby mi tutaj to tak nie nadupcało po uszach. Jak to wygląda? Szkoda w ogóle, te fajerwerki strasznie nisko lecą, mam wrażenie. Bo wiesz co, bo da się zrobić mocniejsze, które polecą wyżej i wybuchną bardziej, ale już nie miałem na to czasu. Ale creepery ładnie się wybuchają, elegancko. No, creepery są najładniejsze. No dobrze, no to co, widzowie, tu kończy odcinek razem z chłopakami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Życzę wam oczywiście wszystkiego najlepszego na najbliższy nowy rok. Szczęśliwego nowego roku. Niech wasze wszystkie noworoczne postanowienia się spełnią i widzimy się, prawda? Już jutro, no co? No w nowym roku 2023. Pozdrawiam. Halo.